Cześć, z tej strony Łukasz. Witam Was w kolejnym materiale poświęconym marce Zyxel. Jedną z mocnych stron oferty firmy Zyxel są routery LTE i 5G, czyli rozwiązania, dzięki którym możecie zapewnić sobie dostęp do sieci internet w miejscach, gdzie nie ma dostępu do Wi-Fi albo do internetu przewodowego. Czasami w podróży, czasami w miejscach po prostu, gdzie właściciel nie zgadza nam się na instalację internetu przewodowego lub instalacja takiego łącza jest nieuzasadniona ekonomicznie. Przygotowałem dla Was na dzisiaj trzy urządzenia. Będą to LTE 3301 Plus, router LTE 4G, chyba najbardziej zbliżony wyglądem do klasycznych routerów Wi-Fi, a także urządzenie NR5101 i to jest router LTE 5G oraz mobilny router 5G NR2101. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od NR2101. Jest to rozwiązanie typowo mobilne. Dzięki swojemu niewielkiemu rozmiarowi oraz wbudowanej baterii można śmiało zabrać to urządzenie ze sobą w podróż i współdzielić internet mobilny na kilku urządzeniach, na przykład podczas jazdy pociągiem lub po prostu w miejscach, gdzie nie mamy dostępu do internetu przewodowego lub Wi-Fi. To urządzenie zostało wyposażone przez producenta w modem 5G Qualcomm X55, który w sprzyjających warunkach umożliwi Wam transfer na poziomie do 4 gigabitów na sekundę. Żeby ten potencjał wykorzystać, w urządzeniu nie mogło zabraknąć modelu Wi-Fi w wersji 6, czyli 802.11ax. Ten moduł zapewnia nam także wsteczną kompatybilność ze standardami ABGN AC. Na interfejsie 5 GHz możemy osiągnąć prędkość do 1,2 gigabita na sekundę, a na interfejsie 2,4 GHz prędkość do 574 megabitów na sekundę. Moduł Wi-Fi w tym urządzeniu może obsłużyć jednocześnie do 16 użytkowników, więc można go wykorzystać również na przykład podczas spotkań, jeżeli internet w danym miejscu po prostu nie jest ogólnodostępny. Cechą szczególną urządzenia jest też dotykowy wyświetlacz, za pomocą którego można skonfigurować jego podstawowe parametry, takie jak zarządzanie siecią Wi-Fi, konfiguracja nazwy, hasła, czy weryfikacja pozostałej do wykorzystania ilości danych. Samo urządzenie, jak widzicie, jest wielkości, można powiedzieć, portfela. Z jednej strony znajdziemy port USB-C, jest to port 3.1 generacji drugiej ze wsparciem technologii szybkiego ładowania Quick Charge 2.0, który można wykorzystać do ładowania lub do podłączenia tego urządzenia z komputerem. Z drugiej strony znajdujemy typowy port RJ45 Ethernet do podłączenia po prostu paczkorda sieciowego i zapewnienia dostępu przewodowego. Po zdjęciu obudowę zdejmujemy poprzez przytrzymanie zatrzasku, który znajduje się z jednej strony. Pokazuje nam się gniazdo na kartę SIM, dokładniej na kartę nano SIM, do którego po prostu trzeba zainstalować kartę SIM od operatora internetu mobilnego. Aby włączyć takie urządzenie, należy skorzystać z przycisku znajdującego się z przodu, aż zapali się zielona dioda. I w tym momencie mamy dostęp już do wyświetlacza i danych wyświetlanych na urządzeniu. Wśród nich znajdziecie podstawowe informacje, takie jak poziom naładowania baterii, ilość podłączonych urządzeń oraz pozostała do wykorzystania ilość danych. To jest też element, który w urządzeniu jest konfigurowany, czyli możemy sobie określić, ile danych mamy do wykorzystania i to urządzenie będzie je po prostu zliczało. Po przejściu do menu konfiguracji można wyświetlić samouczek podłączania do tego urządzenia, zmienić ustawienia dotyczące oszczędzania energii, jak na przykład czas, przez który wyświetlacz będzie aktywny, a także skonfigurować parametry dotyczące sieci bezprzewodowych, jak nazwa sieci, tryb zabezpieczeń oraz hasło. W dalszej części znajdziecie też możliwość odczytania wiadomości SMS, które są kierowane na kartę znajdującą się w urządzeniu, a także ustawienia systemowe, wśród nich zarządzania sieciami, możliwość skonfigurowania blokady dostępu do konfiguracji urządzenia hasłem, a także profile SIM, zmiana PIN-u dla karty SIM oraz zmiana języka. Dla kogo jest NR2101? Na pewno dla wszystkich, którzy dużo podróżują i chcą mieć dostęp do internetu z dowolnego miejsca na wielu urządzeniach, wykorzystując jeden pakiet danych.
Oprócz samego urządzenia w opakowaniu znajdziecie też dwie ładowarki. One pasują do różnych typów gniazdek, które możecie spotkać w trakcie podróży. Do tego przewód USB-A do USB-C oraz skróconą instrukcję obsługi. Drugim urządzeniem, które przygotowałem na dzisiaj, jest LTE 3301+. I to jest router wyposażony oprócz slotu na kartę SIM w dodatkowy port konfigurowany jako LAN lub WAN. To jest ten port znajdujący się w tym miejscu. On jest w formie gniazda RJ45, dzięki czemu internet mobilny możecie wykorzystać jako łącze zapasowe w przypadku awarii internetu przewodowego. Czyli mamy router, który jest wyposażony w tak naprawdę dwa interfejsy WAN. Jeden RJ45, drugi mobilny. Oprócz tego mamy tutaj też trzy porty LAN oraz interfejsy Wi-Fi w pasmach 2,4 GHz w standardzie 802.11 BGN i w 5 GHz w standardzie 802.11 AC, czyli Wi-Fi 5. I on jest wstecznie kompatybilny ze standardami N oraz A. Oprócz tego LTE 3301 jest wyposażony w dwie wewnętrzne anteny o wzmocnieniu odpowiednio 3 i 5 dBi właśnie dla tych interfejsów Wi-Fi. Te anteny pracują w trybie MIMO 2x2, czyli mamy dwie anteny nadawczo-odbiorcze, żeby zwiększyć zasięg tego urządzenia. Sam interfejs Wi-Fi wbudowany w urządzenie może obsłużyć do 32 użytkowników. Oprócz tego urządzenie też zostało wyposażone w funkcję ukrywania SSID, filtrowania adresów MAC, mechanizm WPS, przy czym przycisk WPS znajduje się z przodu obudowy, a on służy nam do parowania z routerem urządzeń bezprzewodowych i zabezpieczania takiego połączenia. Te anteny, które widzicie na zewnątrz, to są anteny do transmisji LTE. One są odkręcane. Zastosowanie takich anten pozwala nam uzyskać lepszy sygnał, szczególnie w miejscach, gdzie zasięg internetu mobilnego jest po prostu ograniczony. Z tyłu znajdziecie też kartę, slot na kartę microSIM w tym wypadku, przycisk zasilania, przycisk resetu ustawień oraz złącze zasilające. Obok portów LAN znajduje się też port USB, który można wykorzystać do podłączenia pendrive lub zewnętrznego dysku i zawartość udostępnić w sieci z wykorzystaniem protokołu CIFS, czyli po prostu zwykłego udostępniania w sieciach Windowsowych. Wraz z urządzeniem otrzymujecie zasilacz, przewód Ethernet, dwie zewnętrzne anteny oraz skróconą instrukcję obsługi. Tym urządzeniem możemy zarządzać z wykorzystaniem przeglądarki internetowej lub za pomocą protokołu TR069, aczkolwiek w tym wypadku mówimy bardziej o systemach zarządzania klasy operatorskiej. I ostatnie urządzenie, które przygotowałem na dzisiaj, to NR5101. Jest to router LTE 5G. Jedną z jego cech charakterystycznych jest fakt, że urządzenie możecie zarządzać z wykorzystaniem platformy chmurowej Nebula. Na naszym kanale znajdziecie webinar prowadzony przez inżynierów Zyxel dotyczący tej platformy. Także zachęcam, żeby sobie go wyświetlić. On też jest częścią naszego miesiąca z rozwiązaniami Zyxel. Oprócz tego zarządzać urządzeniem można wykorzystując aplikację mobilną Zyxel lub po prostu przeglądarkę internetową. Jak możecie zauważyć, to urządzenie różni się również designem od pozostałych dwóch. W przypadku LTE 3301+, mieliśmy typową płaską obudowę, jaką ma większość routerów. Przy NR2101 kompaktową obudowę mobilną. A tutaj mamy obudowę wieżową, która trochę można powiedzieć przypomina głośnik, przez co można to urządzenie postawić na przykład obok telewizora i raczej nikogo nie powinno razić. Co jeszcze charakteryzuje ten produkt? Na pewno interfejs 5G NR, który oferuje nam przepływność do 5 gigabitów na sekundę przy sprzyjających warunkach, i jest wstecznie kompatybilny ze standardem LTE 4G oraz standardami starszymi jak UMTS, Edge, a nawet GPRS. Wewnątrz urządzenia znajdziecie interfejs Wi-Fi 6, czyli w standardzie 802.11ax, anteny w konfiguracji MIMO 4x4, czyli każda z nich może być anteną nadawczo-odbiorczą, co powinno zapewnić nam dobry zasięg nawet na większym obszarze, a także 6 wysokowydajnych wewnątrz anten 4G, 5G. Oprócz interfejsów bezprzewodowych z tyłu znajdują się dwa porty Gigabit Ethernet, przy czym podobnie jak w LTE 3301+, jeden z tych portów jest konfigurowalny jako port LAN lub WAN, a drugi z tych portów jest po prostu portem typu LAN, przeznaczonym do połączenia z siecią lokalną.
Na tylnym panelu znajdziemy też przełącznik umożliwiający zmianę ustawienia anten 4G, 5G z wewnętrznych na zewnętrzne. On znajduje się w tym miejscu. Oraz na środku urządzenia, za tą zaślepką, znajdują się dwa złącza antenowe, do których mamy możliwość podłączenia anten zewnętrznych, żeby zapewnić zasięg w sytuacji, gdy ten zasięg z sieci komórkowej jest po prostu niewystarczający i te anteny wewnętrzne nam nie wystarczają. Obok portu LAN znajduje się też port USB pełniący funkcję podobną jak w przypadku LTE 3301+, przycisk zasilania, przycisk reset oraz wejście na zasilacz, który oczywiście jest dołączony do zestawu z kilkoma końcówkami przeznaczonymi znowu do różnych regionów. Na przednim panelu urządzenia, w dolnej jego części znajdują się diody LED, które informują nas o statusie pracy urządzenia oraz na górnej części, przy takiej kratownicy można powiedzieć, znajduje się przycisk WPS ułatwiający parowanie urządzeń mobilnych. Tak jak wspomniałem, oprócz zarządzania urządzeniem za pomocą platformy Nebula, aplikacji mobilnej czy interfejsu webowego, tutaj również mamy możliwość zarządzania przez protokoły takie jak TR-069. Podsumowując, myślę, że oferta rozwiązań ZXL przeznaczonych do zapewnienia dostępu z wykorzystaniem sieci mobilnych jest na tyle rozbudowana, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Dajcie znać w komentarzach, który z tych produktów, które z tych rozwiązań podoba Wam się najbardziej i dlaczego. I dzięki za obejrzenie naszego materiału. Jeżeli nagranie Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i do usłyszenia następnym razem.